Pięć firm i konsorcjów chce przebudowywać Aleję Wojska Polskiego. Problem w tym, że nadesłane oferty są za drogie. Kukiz 15 żąda dymisji dyrektora MZDiK Piotra Wójcika. W piątek w Łaźni rozpocznie się 25. ogólnopolski turniej śpiewających poezji. Czwartek, 10 maja, Dariusz Osiej. Witam Państwa, zapraszam na Teledziennik. Pięć ofert wpłynęło na przetarg na przebudowę Alei Wojska Polskiego, ulicy Zwolińskiego, Ronda Popiełuszki i części ulicy Żółkiewskiego. Niestety wszystkie nadesłane oferty są droższe od kwoty, jaką na tę inwestycję ma Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Procedura przetargowa dotycząca przebudowy odcinków dróg krajowych nr 9 i 12, czyli m.in. Alei Wojska Polskiego, ruszyła oficjalnie pod koniec marca. Otwarcie ofert nastąpiło w czwartek, 10 maja. Wpłynęło ich pięć, wszystkie niestety droższe od kwoty 115,5 miliona złotych przeznaczonej na realizację inwestycji. Swoje oferty nadesłały konsorcjum firm z Mińska i Zwolenia ponad 151 milionów złotych, Budimex SA blisko 200 milionów złotych, firma Strabag ponad 185 milionów złotych, konsorcjum polsko-hiszpańskie Aldesa ponad 181 milionów i konsorcjum Budromost Starachowice Mosty Łódź ponad 137 milionów złotych. Ta ostatnia oferta jest najtańszą ze wszystkich nadesłanych, ale droższą o 22 miliony złotych od zarezerwowanych kwoty przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Teraz oferty będą dokładnie sprawdzane pod względem formalnym, prawnym i finansowym. Członkowie radomskich struktur Kukiz 15 żądają dymisji dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, Piotra Wójcika. Dlaczego? Powodów ich zdaniem jest wiele. Jednym z tych powodów jest niegospodarność dyrektora MZDiK. Podczas konferencji prasowej partii Kukiz 15 Piotr Sztuka zaapelował do dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Piotra Wójcika o podanie się do dymisji. Zarzuca mu m.in. niewłaściwe dysponowanie pieniędzmi miejskimi. Chodzi tutaj m.in. o raport Regionalnej Izby Obrachunkowej i pokazanie wydatkowania prawie 1,5 miliona bezpodstawnie, niezgodnie z założeniami umowy. Oraz taki jeszcze jeden temat ostatnich czasów, jeżeli chodzi o MZDiK, czyli biletomaty, które nie działają właściwie w żaden sposób na terenie naszego miasta. Członkowie radomskich struktur Kukiz 15 chcą też zatrzymać planowane podwyżki cen wody i ogrzewania. Ich zdaniem kłóci się to z deklarowanym przez prezydenta miasta wsparciem dla seniorów. Przypominają też, że wodociągi miejskie w Radomiu kilka razy pożyczały pieniądze radomskim spółkom, m.in. Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, ponad 4 miliony złotych na finansowanie budowy Radomskiego Centrum Sportu. Ci panowie, rolę wodociągów, które mają być dostarczycielem wody dla mieszkańców miasta Radomia, a nie parabankiem dla spółek miejskich, które sobie nie radzą. Panowie prezesi, którzy mają kłopoty finansowe, idą do wodociągów lub do Radkomu, jak to było w latach poprzednich, do spółek, które bezpośrednio finansują mieszkańcy. Anastazja Staszewska apelowała do władz miasta o lepsze połączenia komunikacyjne dzielnicy Kaptur z resztą miasta. Zwracała też uwagę na ignorowane jej zdaniem przez miasto problemy jej mieszkańców. Dzielnica Kaptur jest to dzielnica, gdzie mieszka bardzo wielu starych ludzi, którzy mają problemy z poruszaniem się, dokonują zakupów na targu miejskim. Przychodnia dzielnicowa znajduje się przy ulicy Warszawskiej, gdzie jedyna droga prowadzi przez bardzo ruchliwą ulicę Szarych Szeregów. Działacze Kukiz 15 potwierdzili też, że mają już kandydata na prezydenta miasta, ale z ogłoszeniem go chcą poczekać do konwencji partii. Deklarowali też dużą frekwencję osób chcących kandydować do Rady Miejskiej z list Kukiz 15. Takich osób zgłosiło się już 40. 5 głosów za, 1 przeciw. Komisja Kultury Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie Józefowi Grzecznarowskiemu, byłemu prezydentowi Radomia, tytuł honorowego obywatela miasta Radomia. Teraz wniosek trafi pod obrady Rady Miejskiej. Pod wnioskiem o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Radomia Józefowi Grzecznarowskiemu, byłemu prezydentowi miasta, podpisało się ponad 1000 osób. Wniosek na ręce przewodniczącego Rady złożyła Danuta Grzecznarowska-Skrzypczyk, jedna z dwóch córek byłego prezydenta miasta. Komisja Kultury Rady Miejskiej wnioskiem zajęła się w środę. Za jego przyjęciem głosowało 5 radnych, przeciwko tylko Jerzy Pacholec, radny PiS. Dyskutowali każdy... Państwo w środę na komisji, prawda? Tak, dokładnie, dlatego są takie moje odczucia. Radny Prawa i Sprawiedliwości podniósł rękę na nie. Tak.
Ale czym to argumentował? Była taka jakaś, była no oczywiście powinniśmy zapytać pana Jerzego, ale... Tak, no to pewnie przy okazji państwo zapytacie. Tak. No właśnie do tego zmierzam, do takiego, takiego patriotyzmu, który w dzisiejszych czasach jest mocno podnoszony, w takim aspekcie idealnego patrioty i jakby jest to jakiś tam zarzut, że... należał właśnie do partii PPS. Magdalena Losota była gościem porannego studia telewizji Dami. Jak mówi, będzie to trzecia próba nadania Józefowi Grzecznarowskiemu tytułu honorowego obywatela miasta Radomia. Poprzednie miały miejsce w 2012 i 2013 roku. Niektórzy politycy i niektórzy radni szukają ideału, kryształu, bo takie były mniej więcej opinie co po niektórych radnych. A ja uważam tak, że nie ma człowieka kryształowego. Jesteśmy tylko ludźmi. Józef Grzecznarowski zrobił bardzo wiele dobrego dla Radomia. Zresztą to, co on zrobił w okresie powojennym, do dzisiaj funkcjonuje. To aż może nie będę wszystkiego wymieniać, ale gazownia, kanalizacja, pierwsze domy komunalne, no z Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, osiedle 15-lecia, tak, osiedle Ustronie. Józef Grzecznarowski był prezydentem Radomia w latach 1927-1930. I 1938-1939. Po wojnie piastował m.in. funkcję prezesa Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od środy w Galerii Resursy Obywatelskie czynna jest wystawa Skrzydła z szachownicą. Została zorganizowana z okazji stulecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego. W resursie można obejrzeć modele samolotów, repliki mundurów, odznaczenia i broń. Organizatorem wystawy jest Klub Modelarsko-Historyczny Sokół. Motywem wystawy jest lotnicza szachownica. Skąd się wzięła, kiedy umieszczono ją na samolotach, co oznaczała? Modelarze z Radomskiego Klubu działającego przy Domu Kultury Idalin zaprezentowali część własnych zbiorów. Obraz działalności właśnie lotników i lotnictwa polskiego od 1918 roku, można powiedzieć do dnia dzisiejszego. Budowanie modeli samolotów to wielka przygoda, ale też lekcja historii. Fajnie się pracuje, szczerze mówiąc, właśnie nad tymi najstarszymi samolotami. Tam jest duża trudność właśnie w odwzorowaniu na przykład tych wszystkich linek na ciągu, bo są samoloty dwupłatowe, odwzorowanie faktury płótna na przykład, no, ale potem satysfakcja ze zrobienia takiego modelu jest dużo większa. Jak długo powstaje model samolotu? Autorzy mówią, że nie ma reguły, ale wiadomo, że trzeba mieć to coś. Zręczność, dokładność, wyobraźnię, ale najważniejsza jest... Cierpliwość, po trzy razy cierpliwość i dokładność. To są rzeczy w zasadzie klejone tak, trzy razy przymierz, raz sklej, na tej zasadzie, bo inaczej to się nie da. Wystawa powstała z okazji stulecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego i stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoje miejsce mają w niej przedwojenni policjanci, co przypomina ta replika munduru. To jest mundur policji państwowej przedwojennej i został stworzony oddział, znaczy szkolenia pilotów, którzy normalnie latali po 1931 roku i później w działaniach brali udział w II wojnie światowej jako piloci. Niektórzy modelarze, co prawda tamtych czasów nie pamiętają, ale mogą pochwalić się nie lada doświadczeniem. To pasja to się zaczęła w ogóle w latach 60., jak byłem w podstawówce. W telewizji był słynny serial, już nie będę mówił, reklamował, o takich czterech panach z psem. Po prostu zacząłem, skleiłem ten czołg. Później zaczęło się od małego modelarza, poprzez PZL, Łosie, i pojawiły się później modele zachodnie w składnicach harcerskich. Stąd się to wzięło. No i tak trwa do dzisiaj, to już jest no powiedzmy te 40 kilka lat. W niewielkiej galerii modelarze mogli pokazać tylko niewielką część posiadanych zbiorów. Trzymam się jednej ich skali, ponieważ no, żeby to fajnie jakoś wyglądało wszystko razem, że można porównać te samoloty, ten jest większy, ten jest mniejszy, ale w takiej samej skali. Poza tym no, samo miejsce na trzymanie tych modeli jest ważne w domu, bo wiadomo, setka modeli załóżmy zajmuje trochę witrynę, szafkę i jeszcze następne jakieś tam miejsca, które trzeba na to przeznaczyć. Kto chce obejrzeć wystawę, musi się pośpieszyć. Ekspozycja będzie czynna tylko do 16 maja. W najbliższy piątek w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia rozpocznie się jubileuszowy 25. ogólnopolski turniej śpiewających poezję. W tym roku właśnie ze względu na jubileusz turniej odbędzie się w innej formule.
Miłośnicy poezji śpiewanej na brak atrakcji podczas tegorocznego turnieju nie będą mogli narzekać. Czeka ich jednak mała niespodzianka. W tym roku inaczej niż jak co roku, no bo musi być wyjątkowo z okazji jubileuszu, nie będzie konkursu dla młodych adeptów. Natomiast zapraszamy wszystkich Państwa na fantastyczne koncerty, które przez 3 dni odbywać się będą z okazji naszego jubileuszu. Pierwszy koncert w ramach 25. ogólnopolskiego turnieju śpiewających poezję odbędzie się w piątek 11 maja. Wystąpią byli uczestnicy radomskiego konkursu. A w tej chwili można powiedzieć, że już mają status gwiazd. Piotr Dąbrówka, znany w Radomiu, Bart Radomski określany, laureat w ubiegłych latach tego konkursu, i Dorota Kuziela, pseudonim Sowa, która jest laureatką ubiegłorocznego turnieju śpiewających poezję, reprezentująca gdańskie środowisko artystów. Piątkowy koncert właśnie rozpocznie się o godzinie 18, wstęp wolny. I mamy dla Państwa jeszcze 2 dwuosobowe zaproszenia do kina studyjnego Elektrownia. Pierwsze zaproszenie na film 120 uderzeń serca, drugie na film Superagentka. Zaproszenia są do wykorzystania w dniach od 11 do 13 maja. Osoby, które chciałyby otrzymać od naszej redakcji zaproszenia na wymienione filmy, proszone są o kontakt w piątek o godzinie 12 pod numerem telefonu 883 385 557. Ta informacja kończy Teledziennik. Za chwilę sport i pogoda. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.